zagadki. Atlas dinozaurów. Dinozaury na literę A. Cześć! Patrzcie, co znalazłem! To książka o dinozaurach. Poczytajmy ją razem. Zacznijmy od dinozaurów na literę A. A. Agilizaur. Zwinny jaszczur. Agilizaur był zwinnym i niewielkim dinozaurem. Należał do dinozaurów ptasiomiedniczych. Budowa kości wskazuje, że agilizaur żył w środkowej jurze. Był roślinożerny. Mierzył 1,5 metra długości, a jego szczątki znaleziono w Chinach. Alberta Ceratops. Rogata twarz z Alberty. Ten niesamowity dinozaur miał długie rogi nad oczami, podobne do Triceratopsa. Posiadał charakterystyczną guskowatą narośl, a jego okazała kryza była zakończona 2 mniejszymi rogami. Żył w późnej kredzie. Był roślinożerny. Mierzył 7 metrów długości. Skamieniałości znaleziono w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Allozaur. Inny jaszczur. Allozaur był jednym z najgroźniejszych drapieżników okresu późnojurajskiego. Miał ostre, zakrzywione zęby, którymi chwytał i unieruchamiał swoją ofiarę. Był niezwykle odporny i stał na szczycie łańcucha pokarmowego. Polował między innymi na stegozaury i sauropody. Mierzył 12 metrów długości. Jego szczątki znaleziono w Portugalii i w Stanach Zjednoczonych. Amargazaur. Jaszczur z La Amarga. Ciekawy sauropod, wyróżniający się wśród innych wczesnokredowych dinozaurów. Z jego grzbietu i szyi sterczały ostre kolce. Amargazaur prawdopodobnie był celem polowań drapieżników, takich jak karnotaur. Osiągał niewielkie, jak na sauropoda, rozmiary. Według źródeł mógł mieć do 10 metrów długości. Żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Argentyny. Ankylozaur. Usztywniony jaszczur. Ankylozaur należał do grupy ankylozaurów, czyli dinozaurów pancernych. Miał uzbrojone ciało i dużą buławę na końcu ogona. Choć wyglądał groźnie, był dinozaurem roślinożernym. Miał 7 metrów długości i żył w późnej kredzie na terenach dzisiejszej Kanady i Stanów Zjednoczonych. Apatozaur. Oszukańczy jaszczur. Duży sauropod pochodzący z okresu późnej jury. Nazwa odwołuje się do jego kości, które zmyliły badaczy. Niektóre kości przypominały szkielet morskiego gada mozazaura. Apatozaur był roślinożercą. Mierzył 21 metrów długości. Żył na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Aralozaur, aralski jaszczur. Aralozaur należał do grupy hadrozaurów, czyli dinozaurów kaczodziobych. Na nosie miał grubą kostną narośl tworzącą kostny grzebień. Naukowcy uważają, że używał go do walki z rywalami lub podczas godów. Aralozaur był roślinożercą. Miał 8 metrów długości i żył w późnej kredzie. Jego skamieniałości odkryto w Kazachstanie. Argentynozaur. Argentyński jaszczur.
Argentynozaur był największym zwierzęciem lądowym, jakie znamy. Był ogromny. Prawdopodobnie nie przestawał rosnąć przez całe swoje życie. Za pomocą długiej szyi sięgał w korony drzew w poszukiwaniu pokarmu. Argentynozaur żył w późnej kredzie, a jego szczątki odnaleziono w Argentynie. Ten olbrzym mierzył aż 35 metrów długości. Aukazaur, jaszczur z Auka. Aukazaur to potężny drapieżnik o masywnej czaszce. Swoje zdobycze łapał zębami. Jego kończyny przednie były bardzo małe i nie nadawały się do polowania. Atakował duże sauropody oraz mniejszych roślinożerców. Żył w późnej kredzie i mierzył 5 metrów długości. Żył na terenie dzisiejszej Argentyny. Avimim, naśladowca ptaka. Avimim najprawdopodobniej preferował dietę mieszaną. Żywił się roślinami, korzeniami oraz padliną. Był bardzo blisko spokrewniony z Oviraptorem. Wyglądem przypominał współczesnego ptaka. Zamiast zębów posiadał dziób o ostrych krawędziach. Osiągał 1,5 metra długości. Szczątki odkryto w Mongolii i w Chinach. Ale trudne są te nazwy. Powtórzmy je raz jeszcze. Agilizaur, Alberta ceratops, Allozaur, Amargazaur, Ankylozaur, Apatozaur, Aralozaur, Argentynozaur, Aukazaur, Avimim. Chciałbym poznać jeszcze inne dinozaury. A czy wy chcielibyście kolejne odcinki o dinozaurach? Jeśli tak, zostawcie dużo łapek w górę i czekajcie na nowe filmy. Wspieraj nasz kanał i wciśnij czerwony przycisk subskrybuj. Tańczy i gra w wierki. Chodzi ze mną.